Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją Lovermana autorstwa Bernardine Evaristo, czyli już z drugą książką tej autorki na naszym kanale. Tak, po Dziewczynie kobiecie innej, która była bardzo głośną premierą, która wyszła u nas no, po tym, jak właściwie Evaristo dostała całą rzeszę nagród za tę powieść. Wracamy troszkę do jej wcześniejszych utworów, to znaczy po Dziewczynie kobiecie innej wydała jeszcze Manifest, natomiast nie jest to powieść, jest to raczej taki esej, można powiedzieć, o matko, kolor aż zaczął kasłać, wypowiedź od autorska. Natomiast Mr. Loverman to jest jej starsza powieść, która chyba w oryginale wyszła w 2013 roku, zgadza tak, się. Tak, ona jest starsza. Więc po 10 latach dokładnie wychodzi w Polsce. Wymiarowo, rozmiarowo jest o wiele szczuplejsza niż Dziewczyna kobieta inna. No i też zarówno jest tutaj coś, co jest już no, dla nas jako dla czytelniczek charakterystycznego Evaristo, z drugiej strony jest to jednak pozycja no, trochę innego kalibru niż Dziewczyna kobieta inna, ale do rzeczy. Mr. Loverman opowiada historię Barego, który jest starszym, no właściwie już 70-letnim facetem, który w głębi duszy bardzo chce zakończyć swoje małżeństwo z Carmel, ze swoją żoną. Wieloletnie małżeństwo, no bo z racji tego, że akcja dzieje się współcześnie i Barry lat ma już no właśnie 70 kilka, no to zdajecie sobie sprawę, że pochodzi z pokolenia, które wychodziło za mąż, czy też żeniło się młodo, więc oni z Carmel właściwie całe swoje życie spędzili razem. Co więcej, razem przenieśli się z Antigui do Anglii, więc no, łączy ich kawał historii. Natomiast prawda jest taka, że Barry od lat jest w tym małżeństwie nieszczęśliwy. Przede wszystkim dlatego, że jest gejem i jest tak naprawdę w nieformalnym związku, można powiedzieć. Jest zakochany w swoim najlepszym przyjacielu, Maurice'ie. Który jest takim wujkiem rodziny. Trochę tak, no dla dzieci Barego i Carmel on jest jakby postacią wujka, tak? No wiecie tak, jak to jest, kiedy nasi rodzice mają bardzo bliskich przyjaciół. Tak, to jest ciocia i wujek zawsze. Dokładnie. Więc Maurice jest niejako przyjacielem rodziny, tak? Oficjalnie. Tak. Natomiast nikt o tym nie wie, że oni tak naprawdę kochają się od lat młodzieńczych. Co więcej, Carmel oskarża Barego o to, że on ją zdradza, ale z innymi kobietami, tak? Że jest alkoholikiem, tak. I chodzi na schadzki, że aranżuje i tak dalej. Dokładnie. Więc sytuacja jest taka, że no już właściwie w tej, można powiedzieć, drugiej połowie swojego życia Barry no, próbuje przynajmniej w jakiś tam sposób zakończyć w końcu swój związek z Carmel, chociaż poprzednie próby no, dosyć łatwe nie były i raczej nie skończyły się powodzeniem. Mamy tutaj też perspektywę Carmel w tej książce, przedstawioną. Skupiamy się głównie na Barym, niemniej autorka oddaje na moment głos Carmel, żeby pokazać też tę drugą stronę ich relacji i tego, jak ona to widzi i też jaką jest osobą, bo w którymś momencie, rzeczywiście w zaawansowanym takim momencie fabuły, ujawnia takie fakty o niej, które są dosyć niespodziewane. I że niespodziewane, no bo czytamy tę historię z perspektywy Barego, tak, więc widzimy ją, prawda, jego oczami, no nie? I jak zaczynają wychodzić pewne tam elementy jej historii, jakieś jej wspomnienia, coś, co ona zrobiła w przyszłości, o czym Barry nie ma pojęcia, no to zaczynamy patrzeć na jej postać troszeczkę inaczej. Krótka przerwa w nagraniu była, bo domofon dzwonił. Nie. Ale dobra, wracamy do tematu. No więc tak to mniej więcej się kreuje, jeżeli chodzi o taką podstawową warstwę fabularną. I to, co mi się przede wszystkim rzuciło w oczy, tak po właściwie pierwszych, nie wiem, kilkunastu stronach, to, że ta książka jest znakomicie napisana i przy okazji znakomicie też przełożona przez ponownie Agazano. Mówię ponownie, bo też ta tłumaczka zajmowała się poprzednimi wydaniami Evaristo. Bo to jest autorka, która pisze w taki sposób niezwykle potoczny, ale w taki... Bardzo gawędziarski, taki bardzo opowieściowy, na zasadzie jakbyśmy my sobie siedziały wzajemnie i opowiadały o swoich życiach. Trochę. Tak, ale wiesz, to jest już bardzo, bardzo ważny element charakterystyki postaci, nie? Tak. Bo w Dziewczynie kobiecie innej ten język w ogóle i forma, w jakiej ta książka była podana, miała też ogromne znaczenie. Już pomijając aspekt tłumaczeniowy, tam w Dziewczynie kobiecie też była długa notka od Agazano na temat tego, w jaki sposób próbowała walczyć na przykład z różnymi, prawda, wersjami języka angielskiego, którymi się posługują emigranci, tak, z innych krajów, którzy na przykład przeprowadzają się do Anglii, tak. I to są osoby głównie czarnoskóre. No i wiadomo, że
ich angielski nie jest taką wzorcową angielszczyzną, tak? Tak, że tam są pewne warstwy, pewne różne podejścia do tego języka i tutaj w sumie też jest podobnie, że jakby ci bohaterowie mają swoje własne języki i to już nawet nie mówię o tym, że jakby wiecie inne w ogóle od angielskiego, tylko oni też mówią w specyficzny sposób i podoba mi się to, że tak jak mówisz, to zostało oddane, że jakby każda, wiesz, do niektórych dialogów nawet nie potrzebowałaś do powiedzenia z cyklu, kto to powiedział, a potrafiłaś to z konstrukcji, jakby ze struktury tego zdania wywnioskować, więc to jest duża robota tłumaczeniowa, żeby to ogarnąć tak, żeby to było zrozumiałe i rzeczywiście pasowało do tych postaci konsekwentnie. Tak, no zresztą tutaj też jest taka nota od tłumaczki na ten temat, jak właśnie do tego podeszła i co chciała osiągnąć. Moim zdaniem w ogóle fantastyczna robota, tak. Podobnie jak poprzednio. Zwłaszcza, że ją się bardzo szybko czyta. Mnie się ją czytało chyba nawet szybciej niż dziewczynę kobietę, bo ja tam rzeczywiście trochę czasu spędziłam, a tą przeczytałam w 3 tak, godziny. Tak, to jest o wiele lżejsze, no. Bo też w ogóle temat jest o wiele lżejszy. I oczywiście możemy, zaraz zresztą przejdziemy do tego, jak mimo wszystko, no nie chcę znowu mówić o ważnych tematach, nie, bo to nie jest to. Chodzi mi o to, że Mr. Loverman pokrywa takie kwestie, które paradoksalnie w literaturze współczesnej wciąż są rzadko poruszane i też o tym się sporo, myślę, mówi w niektórych społecznościach, a propos tego, że z reguły w popkulturze, czy też w ogóle w kulturze, osoby queerowe to są osoby do 30 roku życia, nie? A później tak już za bardzo nie wiemy, co się z nimi dzieje, nie? Już nie ma, oni znikają. Jak wbijam 30, to już jest koniec. Tak, i oczywiście to wszystko jest tak w cudzysłowie mówione, tak? Mm-hmm. Ale raczej kultura lubi skupiać się na osobach, które na przykład dopiero odkrywają swoją tożsamość seksualną, to tak. Kim są i kim się czują. Mówimy tutaj bardzo często o młodych osobach, o nastolatkach, o osobach tam około 20 roku życia, do tej mniej więcej 30, tak? To jest ten fragment życia, w którym kreujemy sami siebie i staramy jakby się stworzyć swój własny obraz i swoją własną tożsamość na bardzo wielu polach. I tutaj mamy powieść, która dotyka tego tematu właśnie no z drugiej strony, można powiedzieć, tak? Natomiast jeszcze wracając na moment do tego języka, Barry jest gawędziarzem, tak? To jest człowiek, który żyje opowieścią. On jest takim trochę typowym dziadkiem, on trochę tak opowiada, jak przychodzi do niego wnuczek, to chodź gówniarze, ja ci pokażę, na czym życie polega i tak dalej. On jest takim, można powiedzieć, poczciwym staruszkiem. On jest w ogóle okropnie staroświecki momentami, mimo że kreuje się trochę na takiego... czaderskiego dziadka. Trochę nowoczesnego, ale wychodzi w pewnych aspektach właśnie, wiesz, takie naleciałości, które są charakterystyczne dla osób po prostu w tym wieku ze względu na to, w jakich czasach się wychowywały. Tak, na tą przemianę pokoleń, którą bardzo trudno przeskoczyć. Tak, nie? Jeżeli chodzi tutaj, wiesz, na przykład o nazewnictwo, tak. Nie? Dotyczące w ogóle kwestii w ogóle queerowych, tak? W ogóle jak kogoś nazywać, jak tutaj się do innych osób zwracać. Tutaj jest taka cudowna scena w barze, kiedy on właśnie zbierza się z młodymi osobami queerowymi i oni mu tłumaczą, że proszę pana, bo to jest tak, no nie, my teraz mówimy tak i teraz na dzielni to się gada tak, on ma takie... Za moich czasów! Wiesz, on się na przykład nie zgadza z tym, że jest homoseksualistą, no. Nie? I tak dalej. I tutaj no oczywiście takich smaczków jest tutaj dużo i nie dziwię się, że Evaristo się na tym skupia, bo gdybyśmy go zrobili w taki... tę postać stworzyli z takich zupełnie nowoczesnych jakby modeli językowych, tak? To wydawałaby się bardzo nierealistyczne. O to oczywiście, nie? To w ogóle, wiesz, tego nie przeskoczysz, tak? Do pewnego stopnia. I ta książka jest w ogóle przez to, w jaki sposób jest napisana, tak żywa, jest tak zabawna, jest tak życiowa na zasadzie, że jest realistyczna przez ten język. I to wszystko tkwi w tej strukturze językowej. Evaristo jest w ogóle mistrzynią jakby warsztatu, jeżeli chodzi o sposób pisania i tego, w jaki sposób ona do tego podchodzi, w jaki sposób oddaje rzeczywisty język. Można by było nawet powiedzieć, że dla niej momentami ważniejsze to jest, jak opowiadamy historię, a nie sama historia. Bo tak naprawdę, jeżeli o tym pomyślimy, to tak naprawdę jakby gruntownie z bazy to jest po prostu historia starszego typa, który chce się wyrwać z małżeństwa, bo ma faceta. Ale jakby stoi za tym dużo więcej właśnie przez to, jak Evaristo pisze, jaką uwagę poświęca właśnie na to, żeby te wszystkie postacie miały swój charakter, miały swój koloryt, żeby oddać to za pomocą tego, jak się komunikują z innymi i też w ich dylematach, w tych przemyśleniach, które czytamy Barry'ego głównie, no i też jego żony, ale głównie u niego to widać, że jakby to tak naprawdę jest też powieść o pięknie życia, o tym, że dorastamy, że tak naprawdę co nam już teraz zależy, jakby okej, może to jest case, ale after all,
liczy się to, że tu jesteśmy, że się kochamy i jakoś musimy w tej sytuacji się odnaleźć, więc ona bardziej się skupia na tym, żeby powiedzieć, jakby powiedzieć o tym, co tutaj tak naprawdę jest najistotniejsze, czyli o emocjach, o ludziach i skupię na tym swoją uwagę za pomocą słów, a nie na samych, wiecie, jakichś plot twistach, zależnościach fabularnych. To tam jest, ale nie jest tak mega istotne, nie jest wysunięta na pierwszy plan. To jest bardzo ludzka ta historia, nie? I tak. Morris właśnie, czyli ukochany Barego, jest takim trochę, można powiedzieć, powiewem nowoczesności. To znaczy mam na myśli to, że on jest tą postacią, która jest właściwie w tym samym wieku co Barry, tak? Natomiast on troszeczkę inaczej podchodzi do teraźniejszości, właśnie na przykład do tej kwestii języka i terminów, tak, którymi się możemy posługiwać w opisywaniu rzeczywistości i samych siebie przy okazji. Bo wiesz, tak jak niby Barry jest tym intelektualistą, tak, że on skończył te jakieś tam kursy, i te jakieś studia podyplomowe, coś takiego, no nie? I prawda, że jest taki oczytany bardzo, zna się, prawda, na literaturze, zna mnóstwo akademickich terminów i posługuje się nimi, on ma też taki wysublimowany sposób wypowiadania się. To jednak Morris jest tym takim o wiele, że tak powiem, prostszym w konstrukcji facetem, jednocześnie o wiele bardziej otwartym i przez to, że może ten jego, no nie wiem, intelektualny dorobek życiowy nie jest tak szeroki jak Barego, to on przez to ma, wiesz co, paradoksalnie, o wiele szersze horyzonty. I ma taką wielką chileję w ogóle. Tak. Bo tak jak na przykład są te dywagacje, że na przykład, no dobra, no ale no to jakby ja już podjąłem tą decyzję i będę chciał się z tego małżeństwa, to co ja zrobię? Wiecie, Baj siedzi i kmini, on jest takim overthinkerem. A Morris ma takie... być. Po prostu to zrób. Masz już tyle lat, weź przestań obracać kota ogonem. Jakby idź i ogarnij temat, jakby nad czym ty się zastanawiasz. A Baj ma, Jezus, ale jak? I on po prostu przeżywa i strasznie długo myśli nad tym i się zastanawia, bo coś tam. A Morris mówi, chłopie, z takich konkretnych rzeczy, tak? Dzieci wychowane, wnuki odchowane, żona, jakby no tak, jest, dogadacie się, a tak poza tym to dużo rzeczy do załatwienia takich poważnych, dorosłych nie masz. To jest tylko kwestia tego, żebyś to zrobił, Barry. No nie wiem. Tak, to jest trochę to, to jest to. Z drugiej strony barykady mamy Carmel, tak? Którą najpierw poznajemy z perspektywy Barego jako taką osobę rozhistoryzowaną, wiesz, taką, to jest taka zrzędliwa, stereotypowa żona, można taka powiedzieć. Sztywna, ona się tak na żartach może nie, zaczyna ma to swoje spotkanie kółka różańcowego, nie? Tak, tego kościoła, chodzi z tymi koleżaneczkami. Tak. One i te wszystkie koleżanki są odklejone w ogóle. Wiesz, że one to jest ten taki stereotyp osób chodzących do kościoła, które niby są takie bogobojne, ale jednak na wszystkich, wszystkich plotkują. One wracają z tego spotkania, wiesz, i one gadają, gadują. Tak, no. Gadają na ludzi, są takie złośliwe i tak dalej. No ona z tymi koleżaneczkami się trzyma i ten Barry to obserwuje, ma taki, Jezu, ale w ogóle jesteś takie fałszywe, straszliwe przez to, baby, nie? Tak, nie, że chodzicie do tego kościoła i tam modlicie się, prawda, obiecujecie, że będziecie dobrymi ludźmi, a potem no, wychodzicie stamtąd i nic z tego jakby nie ma racji bytu i tak dalej. Natomiast w momencie, w którym pojawiają się rozdziały właśnie z perspektywy Carmel, ich nie jest wiele, ale one są na tyle dosadne, że mam wrażenie, że kompletnie wystarczają na przedstawienie tej jej części historii. One są już w ogóle pisane w takim rytmie podobnym do wielu rozdziałów Dziewczyny, Kobiety, Innej, gdzie nie mamy zdań rozpoczynających się z wielkiej litery, właściwie nie mamy znaków interpunkcyjnych. To jest takim strumieniem są pisane. Troszkę takim strumieniem świadomości, ale też nie do końca. Czymś takim, że no koniec akapitu to jest wyłącznie wzięcie oddechu. Tak. No nie? Tak. Ale z racji tego, że to jest ten taki strumień myśli, właśnie nawet nie świadomości, tylko właśnie strumień myśli, to nigdy nie jest tak do końca ułożone, ułagodzone, tak? I Evaristo oczywiście te klocki w jakiś tam sposób układa, żeby ten tekst był czytelny i jasny. Niemniej stara się zachowywać właśnie ten taki potocyzm tego, w jaki sposób myślimy, że tam właściwie nie ma średników, przecinków ani kropek, tylko to tak właśnie w sumie płynie sobie. Ja czas do czasu robimy taką przerwę i przechodzimy dalej. To jest tak, jak rozmawiać z osobą, która musi ci w krótkim czasie opowiedzieć bardzo duży fragment historii i tam nie ma żadnego ładu i składu, ale ty jak to słuchasz, to jakby to rozumiesz, o co chodzi, więc to jest tak samo napisane. No i nagle okazuje się, że Carmel, objawiając tą swoją wersję wydarzeń, staje się zupełnie inną postacią, tak? I nagle rozumiemy ten jej takie gorzkie podejście do Barego, jakieś te jej zgryzoty, te problemy, które ją trapią, to dlaczego ona się w ogóle trzyma z tymi kobietami. Tak. Bo jest jednocześnie jakieś... będąc z nim w takim no, związkowym dystansie, tak? No bo jednak są małżeństwo już od tylu lat, mają dzieci, mają wnuki, ale finalnie jakby na przykład jak jest case taki, że na początku w ogóle Carmel wyjeżdża na pogrzeb i przez bardzo długą część tej historii w ogóle nie ma tak fizycznie obecnej obok Barego, bo ona właśnie wyjeżdża do rodziny, to okazuje
okazuje się, że jak on stwierdza, że on nie lubi pogrzebów, on nie jedzie, to ona ma takie, anyway, jakby trudno, nie chcesz, to nie. Znaczy, no wiadomo, że ma tam do niego jakieś pretensje, że to tak nie wypada. Tak, ale wiesz, to nie jest takie rwanie, wiesz, wieszanie kotów na zasadzie, że jakby jak śmiesz i wielkie awantury, tylko ona ma takie, nie, dobrze, no to nie, no to tak. See you never. No i nagle się okazuje, że no tutaj ponownie wracamy trochę do tego, o czym lubi mówić współczesna literatura, czyli to, że ta sama historia opowiedziana z dwóch różnych punktów widzenia będzie zupełnie inna, tak? I nagle okazuje się, że Carmel już nie jest taką tylko złośliwą, stereotypową, okropną żoną, tylko jest postacią, którą też bardzo można polubić i którą można zrozumieć przede wszystkim, tak? Więc no, nagle się okazuje, że Barry nie jest tak do końca czysty. Uczciwym narratorem, tak? Trochę wracam do tego stwierdzenia reliable narrator, tak? Że ja w ogóle nie lubię tego stwierdzenia. Wydaje mi się, że w literaturze współczesnej już nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Wiesz, ten taki właśnie prawdomówny, uczciwy narrator. Wiesz, tak? Ale to jest piękne w tej historii z tego prostego względu, że kiedy mamy głównego bohatera, to naturalnie chcemy z nim sympatyzować. I też mając takiego Barry'ego, który jest jakby nie było w troszkę trudnej emocjonalnie sytuacji głównie, bo tam nawet nie tyle co życiowo, co emocjonalnie trudnej sytuacji, to oczywiście z nim sympatyzujemy, zawiązuje się w nas gdzieś taka nadzieja, że on z Morrisem będzie, że kibicujemy im po prostu, tak? Że oni się z tego wyrwą jakoś i że znajdą sobie taką szczęśliwą oazę, w której będą mogli sobie po prostu żyć. Że się wszystko jakoś ułoży. Wszystko się ułoży i sympatyzujesz z tym i też wspierasz Barry'ego, współczujesz mu w tych momentach, kiedy właśnie z żoną mu nie wychodzi albo na przykład jest chora akcja z wnuczkiem i tak dalej, a potem się okazuje, że nagle Evaristo robi ten taki mały switch, ona wiecie, ona zapala światło i okazuje się, że ta perspektywa postrzegania Carmel jako pewnego rodzaju przeszkody bądź nawet wroga dla niektórych czytelników, podejrzewam, nie była do końca sprawiedliwa względem tej postaci. Tak, i nagle się okazuje, że ona też była bardzo nieszczęśliwa przez te lata, i że to nie? Tak naprawdę nie jest historia wyłącznie Barry'ego, ale to jest historia wszystkich tych bohaterów i tego, jak ten jeden sekret bądź nie, bo to też różnie w tej rodzinie bywa, wpływa na szczęście i jakby dobrobyt wielu postaci, wielu osób, wielu członków tej wielkiej rodziny. I tu mówimy od wnuczka do żony, przez wujka, przyjaciela, kochanka, aż po te wszystkie, wiecie, inne pociotki, które w tej historii są wspomniane. I to jest piękne, że jakby Evaristo potrafi tak ładnie nas wprowadzić w stan zaufania do niej, jako do opowiadaczki tej historii, a potem to zburza i mówi sobie, naprawdę myśleliście, że to będzie aż tak proste? I że to chodzi tylko o to, żeby Barry był szczęśliwy? To nie tak wygląda. Nigdy tak nie wygląda. Zwłaszcza, że to jest bardzo prawdziwe, tak w życiu jest, że jakby możemy komuś kibicować, że o, dobrze, mam nadzieję, że twoje problemy się skończą, ale pytanie właśnie, co z problemami, które też dotykają inne osoby zaangażowane. No i całość w ogóle jest opakowana w taki bardzo lekki, potoczny humor. Ona jest w ogóle szalenie zabawna, ta książka, tak? Tak. Bo ponownie trochę wracamy do tego języka. Evaristo pisze tak życiowo. To są takie trochę klaunie buciki. I ta, no wiesz, to chodzi o to, wiesz, w jaki sposób on się ubiera, tak. Nie? W te broksy, tak, w te garnitury. Wiesz, kojarzy się z takim właśnie kolorystyka, że taki, wiesz, humorystyczny właśnie... No w ogóle ona oczywiście pod względem wagi, mimo że porusza no, taki, wiesz, bardzo trudny, życiowy i trudny temat, nie? To jest bardzo lekka, jest bardzo swobodna i podoba mi się, wiesz, to, co Evaristo w ogóle robi na końcu, wiesz? To, no. Że to nie jest ta queerowa historia, która kończy się tragedią, wiesz? Że tutaj tak. Tych smutków związanych z niezrozumieniem, wiesz, z wyszydzeniem, z odrzuceniem, prawda, tak. Społecznym jakimś, one tutaj się, wiesz, tu i ówdzie się te takie bąbelki pojawiają, tak? Że, więc Evaristo jakby nie bajkuje nam tej tak. Opowieści. Natomiast, wiesz, to nie jest ta queerowa historia, która jest smutna, trudna, przy której się cierpi, przy której się płacze, bo są takie tendencje, mówimy o tym często w dyskusji w ogóle, że często tak jest. I że brakuje nam tej drugiej strony. Dlatego myślę, tak wiele młodych ludzi pokochało Heartstoppera na przykład, tak? Tak. Bo ona jest taka bajkowa, ona jest wręcz baśniowa, tak? Jest taka kolorowa i jest szczęśliwa, mimo tych wszystkich problemów, które gdzieś tam po drodze bohaterowie muszą rozwiązać. Myślę, nie? Że największą siłą, która w ogóle sprawia, że ta książka jest z tej jakby puli tych szczęśliwych, to jest to, że ona pokazuje ewentualny jakby, wiesz, taki zabieg na zasadzie guys, czas minie, ale z wiekiem nie będzie jakby kolejnych dramatów. Także możecie teraz sądzić, że na przykład będąc w młodym wieku i robicie jakby wyjście z szafy, to będzie wszystko dramat, będzie pożoga, będzie ostracyzm, będziecie, wiecie, wyklęci i tak dalej. A takie, patrzcie, jakby na to jest czas zawsze
I może z wiekiem to nie jest takie dramatyczne, to nie jest takie trudne, że jakby wiesz, że jest taka nadzieja na to, że jakby to... Wiesz, jak jesteś młoda, to wiele rzeczy, takich dużych zmian może jawić ci się jako groundbreaking, life-changing event, że no potem już nic nie masz, że jak coś się zepsuje. A ta książka trochę pokazuje, że jakby nie, jakby wszystko będzie okej, okay, tylko po prostu tak, trzeba dać temu czas i sobie też czas. Z drugiej strony też, wiesz, oddaje perspektywę właśnie tym osobom, o których się rzadko pisze w literaturze i w ogóle rzadko się mówi w kulturze, chyba że w kontekście na przykład odchodzenia, tak, śmierci, tego, czego, co niesie ze sobą starość na przykład, tak, to są powiedzmy takie historie, które zwykle dotykają te postacie literackie 60+, tak, nazwijmy to. Straszne to sprzęgę w ogóle. To jest straszne, wiesz, to jest jeden z problemów w ogóle współczesnej kultury, tak, jeden z wielu bardzo. Natomiast rzadko mamy możliwość o tym mówić, więc myślę, że warto tutaj też uwypuklić to. Plus, a propos jeszcze odnosząc się do tego, co ty powiedziałaś, nie, że przez całe życie kształtujemy życie. Tak, jakkolwiek łopatologicznie to teraz nie brzmi, ale właśnie trochę mam wrażenie, jesteśmy kowalami własnych losów. Wiesz, że żyjemy w takim przekonaniu, że kształtować to my możemy do 20, nie wiem, któregoś roku życia. Jak już odejmiemy 30, to już jest finito. To już jest, dobra, tam do 40 to już jest w ogóle maks, nie? Przy 40 kupujesz już plac na cmentarzu i już nie zmieniasz pracy. Już się nic nie dzieje w naszych życiach. Już cię nic nie czeka troszkę. Tak. Jak już masz to, ten, na przykład ten związek, jakąś relację, jakieś małżeństwo, to już jest koniec. Jak już masz jakąś pracę, to lepiej w niej zostać do emerytury, no i potem jakby już mieć dom, mieć samochód, mieć coś tam, już wielkich takich życiowych jakichś twistów nie ma później. A okazuje się, że to wcale tak nie jest. No, że mam nadzieję. Że mamy władzę nad swoim losem przez całe życie, nie? I nieważne ile mamy lat, mamy pewne możliwości, możemy podejmować wybory i decyzje i one oczywiście będą złe albo dobre. Ale nie ma czegoś takiego, za co jest się zastałym. Tak, nie? Że trochę właśnie Evaristo stara się nas pyrgać i mówić, że nie ma czegoś takiego właśnie jak bycie za starym na życie na przykład, nie? I dlatego, jejku, fajnie się do Evaristo wraca, strasznie fajnie. Zastanawiam się, czy jeszcze inne książki autorki poznańskie wznowi, znaczy no, nie wznowi, tylko wyda te starsze jej utwory sprzed Dziewczyny, kobiety innej, bo jeszcze trochę tego jest. Jeżeli tak, to jakby ja wpisuję na to be read, nie? Bo to jest taka autorka, która jest kolejną postacią w panteonie współczesnych pisarzy i pisarek, którą warto obserwować i którą po prostu warto czytać, bo to jest jedna z lepszych pod względem warsztatu, rzemiosła osób piszących w ogóle w tym momencie, którą mamy na polskim rynku i naprawdę warto się przyjrzeć, jeżeli nie mieliście okazji. Jo. Więc tak, no, słuchajcie, dajcie znać, czy może ktoś z Was czytał inne książki Bernardine Evaristo, na przykład w oryginale. Jeżeli nie, no to dawajcie znać, czy Wam się na przykład, bo właśnie, pytanie, porównanie, Dziewczyna, kobieta czy Mr. Loverman? Oczywiście, one są tak inne. No, ale jakbyś miała je na różnych polach ocenić, ale tak bardzo subiektywnie, na zasadzie this one my favorite. Znaczy nie, no to wiesz, Dziewczyna, kobieta inna jest mi poniekąd bliższa. Myślałam, że powiesz, Dziewczyna, kobieta inna jest inna. Jest mi poniekąd bliższa, bo jest o kobietach, tak? Oczywiście tak. W zupełnie innej sytuacji życiowej niż ja. Niemniej tam jest, wiesz co, ona... No nie, no Dziewczyna, kobieta inna to będzie ta moja książka, nie? Ale Mr. Loverman jest fantastyczny. Ja uważam, że to jest jedna z lepszych książek, jakie przeczytałam w tym roku. A jeszcze z tej literatury współczesnej, no czeka mnie cały czas Makai ta nowa, nie? Bo to w ogóle ona czeka i patrzy na mnie i muszę skończyć Piersi jajeczkami jako kałakami, bo to jest kolejna z tego panteonu właśnie autorek, które chciałabym już mieć za sobą, w sensie przeczytać. A jeszcze nie mam jak, więc no Dziewczyna, kobieta inna to była ta książka, gdzie nie wklejałam znaczników, bo miałabym znacznik na każdej stronie. Tak, pamiętam. Ale ta też jest fantastyczna i w ogóle jakby nie zwracałabym uwagi na to, wiesz, to porównanie, nie? Bo one są jednak trochę inne, o czym innym traktują. A chciałam zapytać, którą oni lubią bardziej. A, no to wiecie, no to wy. W sensie, no zapytam, możecie dać, która po prostu bardziej Wam przypadła do gustu. Aż straciłam głos, moi drodzy. I co? I no i odzywajcie się, jeżeli rzeczywiście inne historie Bernardine Evaristo pożarliście i dawajcie znać, bo może jeżeli któraś z niej wyjdzie, no to będziemy wiedziały już, na którą się najprędzej tutaj zasadzać. Więc to by było na tyle i do zobaczenia następnym razem. Pa!